To kilka słów tytułem wstępu. Nie będziemy się niczego uczyć. Nie będziemy się niczego dowiadywać. Nie, nie będziemy niczego poznawać. Nie będziemy się Doskonalić. Nie będziemy szukać, będziemy się naprowadzać na to, co jest w tej chwili w każdym z nas. Innymi słowy, mamy luz, bo tak na dobrą sprawę niewiele jest do zrobienia. Nic. Będziemy się oduczać szukania tam, gdzie tak naprawdę nas nie ma. Będziemy się oduczać szukania siebie w tym czymś, co mija, i co nam się wydaje, co bywa. Będziemy odróżniać ten myślowy świat od tego, co jest pod spodem od tego, co jest podstawowe. W każdym z nas. Będziemy używać czasem takich namacalnych rzeczy, być może materialnych, być może zjawisk umysłowych, zjawisk myślowych, do tego, by poprowadziły nas do tej naszej podstawy, do naszego stanu naturalnego, z którego w tej chwili. Każdy z nas percepuje, każdy z nas w tym już jest. Więc jeśli teraz macie jakiegoś rodzaju oczekiwania albo macie tak, takie poczucie, że jejku, ja tego nie rozumiem, to wydaje się trudne, jestem początkujący i być może potrzebuję dużo, dużo czasu, tak chcę od razu podkreślić, że w tym rozpoznawaniu Naszej istoty, my rozpoznajemy coś, co jest poza czasem i przestrzenią. To brzmi w tej chwili filozoficznie, być może, albo brzmi w tej chwili być może teoretycznie, ale zaufajcie, proszę, ta teoria odsłania naszą prawdziwą istotę. No dobra. Na ten początek medytacji chciałabym, żebyście wszyscy zamknęli oczy. Nawet jeśli jesteście przyzwyczajeni medytować z oczami otwartymi, to teraz prośba jest taka, żebyście zamknęli oczy. I zobaczcie, że nawet teraz ten gest, ten odruch, zamknięcie oczu. Jest jakiegoś rodzaju wyłączeniem się. Więc ja zapraszam Cię, żebyś się wyłączył, wyłączyła. Żebyście wyłączyli percepowanie wyłącznie myślowe, ponieważ ono tutaj akurat nie będzie konieczne. Natomiast my często za tym. Y Jesteśmy w stanie popaść w taki letarg i senność. Nie o to nam chodzi. To wyłączenie percepowania umysłowego następuje, ale jednocześnie przy Twojej totalnej przytomności, obecności. Więc spróbuj tak zamknąć oczy i tak być teraz że umysł jest wyłączony, nie, nie musisz tego wszystkiego interpretować, to może się dziać, ale ty nie jesteś w to zaangażowany, ale jednocześnie jesteś absolutnie przytomna, przytomny, obudzony. Więc włączamy tutaj albo rozpoznajemy, albo Jesteśmy z tej głębszej inteligencji niż nasz umysł, wyłącznie niż to, co możesz sobie pomyśleć teraz. Więc dlatego włączamy tą świadomość 360 stopni, a nie tylko jedną falę radiową umysłu. Więc ta fala radiowa się na razie wyłącza, albo jak sobie gra, to i tak jest tylko jakimś delikatnym szumem. Rozpoznajcie, że poza tym co myślicie, poza tym co widzicie, jest pewnego rodzaju przytomność teraz. Przytomność, która jest jakby podstawowa i nadrzędna. Rozróżnij tę podstawę i zobacz, jak to się ma do myśli, które się myślą. Więc jest jakaś podstawowa obecność, na której od czasu do czasu pojawiają się myśli. I ja bym chciała, abyśmy wszyscy uwagę mieli właśnie tam. Gdzie już jesteśmy poza umysłem. Zobaczcie, jakie to jest proste. Sama przytomność, sama obecność, która już ma miejsce. Chciałabym, abyście dali sobie przestrzeń na to, żeby się Tą przytomnością nasycić, nią oddychać. Opadać do niej, jeśli trzeba będzie. Żywo, czyli nie teoretycznie, nie poprzez analizę tego, co mówię, ale praktycznie w tej chwili jesteś w tym punkcie. Obudzenia bycie obudzonym do Dziania się tego momentu. Więc teraz tak, moglibyśmy skierować naszą uwagę na to, co się w świadomości dzieje, co jest najczęściej naszym mimowolnym błędem, który popełniamy w badaniu siebie. Czyli jesteśmy świadomi, ale nasza uwaga idzie na to, co w tej świadomości właśnie zachodzi. Całą naszą uwagę poświęcamy temu, co właśnie w świadomości się dzieje, jak się czuję, gdzie mnie boli, o czym myślę, co bym chciała, czego bym nie chciał. Więc to jest taki nasz nawyk, który być może, jak grawitacja, nawet w tej chwili funkcjonuje. Całkiem możliwe, że tak. Natomiast ja bym chciała, abyśmy teraz odwrócili tę grawitację. Dosłownie. Więc to ciążenie jest na to, co się tobie dzieje, z czym przyjechałeś i czego szukasz. A ja bym chciała, aby tę uwagę skierować nie na to, co się dzieje w tej chwili. Bo po prostu i tak się może dzieje. Lecz na to, gdzie, skąd, w czym, jak. Już teraz. Czyli zamiast patrzeć do przodu, tak metaforycznie powiem, spoglądasz w tył. I nawet to spoglądanie z ty w tył jest zjawiskiem, które zachodzi w Twojej nadrzędnej przytomności, w Twojej nadrzędnej obecności. Jeśli zasypiasz, to obudź się w tej chwili, do tych wskazówek i próby kontemplacji w ten sposób. I wiecie, co się dzieje. My jesteśmy w tej chwili w stanie przebudzenia, w stanie obecności, w stanie oświecenia. Natomiast bardzo często, po dosłownie jednej sekundzie, jednej chwili, nasz umysł. Yy, Podsumowuje to i mówi, co dalej? Co jeszcze? No ale, no, ale wreszcie niech się coś zacznie dziać. Ale zwróćcie uwagę, co może się zacząć dziać. Film. Mogą się dziać zjawiska filmowe, zjawiska myślowe, czyli takie, które za chwilę miną. I owszem, do końca funkcjonowania naszego ciała ten film w jakimś stopniu będzie się toczył. Natomiast dzisiaj jesteśmy na święcie satsangu, jesteśmy na święcie niedualności i masz niesamowitą możliwość pobadania tematu zupełnie inaczej niż wszędzie. Zupełnie inaczej niż w całym rozwoju duchowym. My nigdzie nie dążymy, niczego nie zmieniamy, niczym nie zarządzamy. Po prostu jakby robimy taki przewrót kopernikański, w którym odwracamy uwagę z tego, co się dzieje, na to, skąd. Możliwe, że dzieją się w tej chwili jednocześnie dwa procesy. Pierwszy to jest taki, że tak czy inaczej, automatycznie umysł interpretuje to, co słyszysz ode mnie. I to jest 100% ok. To jest taka fala radiowa, która właśnie nadaje. Słyszysz słowa, i odbierasz te słowa. My mamy się nastawić jednak na inną częstotliwość. Po prostu czystego odbioru, totalności wszystkiego. Na to skąd, a nie co. I to nie jest tak, że nagle, nagle to zauważamy, ale nasz umysł być może nagle, tak jak w tej gałce radiowej, nastraja się do tego, żeby słyszeć tę częstotliwość i rozpoznawać, no przecież jestem obecny w tej chwili i w tej obecności dzieją się słowa, dzieją się myśli i doświadczenia. Przez większość ludzi to ten prosty fakt jest całkowicie zignorowany. Kompletnie zignorowany. Ponieważ chcieliby zdobyć coś konkretnego, albo wydaje im się, że powinni coś zmienić. Natomiast my tutaj uświadamiamy sobie świadomość ze świadomości, obecność z obecności. Rozpoznajemy to, co jest poza czasem i przestrzenią. Rozpoznajemy to, co jest w odróżnieniu od tego, czego nie ma, bo wiecie, co moje poprzednie zdanie właśnie minęło. Nawet to już minęło. Twój poprzedni oddech minął. Twój poprzedni problem minął. Twoja poprzednia choroba minęła. Czyli odróżniamy to, co jest w nas stałe i jest poza czasem i przestrzenią, jest poza umysłem, od tego, co się chwilowo artykułuje na różne sposoby. Jakby to było, gdybyście teraz wyłączyli zainteresowanie tym światem artykułowanym? Światem nazywającym, oddzielającym, nadającym znaczenia. Jakby to było gdybyście naprawdę, zapraszam Was, abyście całkowicie stracili to zainteresowanie, dosłownie jeszcze na 15 minut. Straćcie zainteresowanie tym, o czym prawi nasza głowa. Rozpoznaj swoje pierwszeństwo. Mówi się, że odkrywanie tego, kim jesteśmy, jest odkryciem pozafenomenalnym. Czyli odkrywamy to bez znalezienia czegoś. Innymi słowy, nie znajdujesz nic konkretnego, nic namacalnego, nic wyrażalnego. Nic mistycznego. A jednak w środku możesz się utwierdzić, że nie może być inaczej. To musisz być ty. To musi być twoja podstawa. Nie ma innej opcji. I nawet w tej chwili nasz organizm może powiedzieć sobie romantycznie: Och, nie, to przecież niemożliwe. A potem może powiedzieć: No tak, wspaniale. I rozróżnij tę odpowiedź od tego, skąd ją słyszysz. Możesz powiedzieć: Twój organizm może automatycznie zareagować: Nie, 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 o Boże, jakie to jest nudne organizm automatycznie może zareagować: o tak, 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 to jest to. Lecz odróżni te słowa, sformułowania, myśli, artykulacje od tej podstawy, w której ona mieszka na jakiś czas. I jeszcze raz. Strać zainteresowanie światem myślowym. Strać zainteresowanie tym, co się artykułuje na chwilę. Naprawdę świat nie ucieknie. Wróci, jeśli będziesz chciał. Zobacz, jak jest przejście. Celowo mówię jak, żebyś rozpoznał transparentność, neutralność, spokój swojej natury, wolność swojej natury. Nieopisywalność. Nie umieszczalność, niepercepowalność tego, co jest przed. Więc nie wam nic konkretnego, szczególnego, I nigdy nie odkryje. Być może wierzycie, ach, na którymś odosobnieniu wreszcie to znajdę. Na którymś satsangu wreszcie to znajdę. U któregoś nauczyciela wreszcie to znajdę. Nie można znaleźć czegoś, co się zawsze już miało. To, co się pojawi, odejdzie. Rozpoznaj to, czym jesteś u podstawy. I dlaczego to? I dlaczego ja się tak uparłam i od tych czternastu lat wciąż na ten temat nawijam? Ja bym chciała, żebyście to wy sprawdzili. dlaczego. Dlaczego? Sprawdźcie, z czym to się wiąże. Jak, jakie to ma problemy, jak tam jest. Dla naszego umysłu rozpędzonego nie jest to atrakcyjne, bo nie ma się czym pochwalić. Specjalnym. To nie jest coś, co wy wyróżnia tylko Ciebie czy mnie. To jest coś, co mamy wszyscy u podstawy, czym jesteśmy wszyscy. Czy ta podstawa podziela problemy naszego ciała i umysłu? Czy nazywa je problemami i czy ma te same problemy? Zauważ. <ścoughs> czy cierpi razem z umysłem? Czy ten pokój cierpi razem z? Z, z tymi ciałami. Zobacz, czy cierpi, proszę. Czy, te, czy ta podstawa jest w stanie poszukiwania? Takiego poczucia, że jeszcze tam nie jestem, ja muszę się przecież rozwinąć. Muszę się jeszcze troszeczkę poszerzyć. Jakąś ekspansję. Może muszę, 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 ekspansji muszę dokonać wszechświatów różnych wymiarów, czy ta podstawa jest w stanie chcenia, niedopełnienia, braku. Zdaję sobie sprawę, że nasz umysł w tej chwili może podpowiadać różne rzeczy. No, przecież moje życie nie jest aż tak fajnie, przecież ja w tej chwili odczuwam na przykład ból w brzuchu albo w sercu, albo odczuwam w głowie niepokój. W związku z tym, no przecież nitja. jednak jest jakiś problem. Ale problem będzie wtedy, kiedy rzeczywiście skierujemy naszą uwagę. Właśnie do przodu na to, co się dzieje. I wtedy samoistnie zaczynamy grać w ten świat problemów. Oddzielenia. Ułudy tak naprawdę. Ale zobacz, jak to jest u podstawy. I czy warto tam y, czasem skierować wzrok. To ty zobacz, czy warto. To się tobie może opłacić. Zobacz, czy ci się opłaca. Jakiego rodzaju to jest opłacalność? I znowu my, ja bardzo często widziałam to i u siebie, i u, u wielu ludzi, że my tak słuchamy czasem tych medytacji, i tak z jednej strony jakbyśmy to słyszeli, a z drugiej strony jakbyśmy nie słyszeli. Uwielbiam to. Że z jednej strony słyszymy, a z drugiej strony jakby dajemy uwagę i przechodzimy w ten kompromis umysłu, który mówi, e, łatwo ci powiedzieć. Yeah, ja nie wiem, czy to jest takie fajne, tak szczerze. Yeah. A co dalej? Co, co następnego grają? A oh, kurczę, jestem trochę głodny. Co tam będę jak dzisiaj na kolację? Wreszcie ten ekstatyk, niech się zacznie. To będzie wreszcie jakoś fajnie. Przyszedłem potańczyć się, trochę wyluzować, a nie tutaj słuchać takich rzeczy. Natomiast ten moment jest jeden. Obudź się do tej podstawy, rozpoznaj siebie. Jeszcze raz daj sobie. Się sobą w ten sposób nasycić, wypełnić całą przestrzeń i zobaczyć, wow, jest tylko jedno. Bardziej przez czucie niż przez myślenie o tym, co się tutaj dzieje. Czy tak naprawdę Twoje czucie jest osobowe? Cóż to jest w ogóle za koncept? Zamknij oczy jeszcze na chwilę i zobacz, czy czucie, odczuwanie w tej chwili, bycie jest osobowe. I czy w ogóle ma ono jakiś kształt? Formę, albo mówi, gdzie jest, a gdzie go nie ma, czy ogranicza się do Twojego ciała, czy w tym czuciu cokolwiek się wyodrębnia, I czy są granice? Zobacz, czy są. Poczuj, czy są. I za niedługo otworzymy oczy. I tym, co się bardzo często dzieje, jest natychmiastowe wtłoczenie się w pozycję bycia jednak oddzielonym ciałem oddzielonym obiektem i jeszcze większe połudzenie. Zmysłu, umysłu, interpretowania tego, co się dzieje. Przygotuj się na to. Przygotuj się na to, jak za chwilę w Twojej obecności otworzysz oczy i zobaczysz, albo zaciekaw się swoim organizmem, swoim ciałem, jak on za chwilę zacznie reagować, kiedy otworzysz oczy. Zaciekaw się i po prostu popatrz na to z zewnątrz. Jak umiejscawia się od razu w, w trybie ja, ty, my, wy, oni? Odległość, czas, przestrzeń, materia, miejsce. Godzina. I zobaczcie, że wszystko to dzieje się wyłącznie w umyśle. I my tym umysłem, tymi myślami, Chcemy się gdzieś dostać, albo chcemy tak zamieszać w tym działaniu się, żeby było dobrze. Natomiast najprostsze zamieszanie to jest nie mieszanie, tylko skierowanie się do swojej podstawy, zobaczenie, że wszystko jest na miejscu, wszystko jest razem, wszystko płynie. Otwórzcie oczy. I zobaczcie, co, co, co ten organizm robi. Co on chce? Czego on szuka w ogóle? Gdzie on chce znaleźć szczęście? Gdzie on chce znaleźć spokój? Jak chce znaleźć ten spokój? Jak chcę wypracować ten spokój? Co chcę zrobić? Zostać. Okej, okay. chcę zostać. To wiesz, są to w pewien sposób możesz nie otwierać. Wiesz, tak na dobrą sprawę nigdy nie otwierałeś. A czemu chcesz zostać? Podejdziesz tutaj do mikrofonu? Dobrze, ale gdzie chcesz zostać? Powiedz mi gdzie. Chcesz zostać w tym stanie, się najlepiej Mhm, to zostań. A teraz już nie jesteś nie zostałaś? Zostałeś? Ok. I like it. Więc poczekajcie, to jak to się robi, że się zostaje? No, jak on to robi? Jak my to robimy? Kto jeszcze tam został? Proszę podnieść rękę do góry. Do góry, wysoko. Wysoko ręka do góry. Zobaczcie, ileś nas jest w tej chwili, którzy tam zostali. Tara. Zostaliśmy tam. A jednocześnie rozmawiamy, zobaczcie. Jednocześnie rozrabiamy, wygubiamy się trochę. Trochę tak, trochę nie. Rozmawiamy i zostaliśmy. Najprawdopodobniej 100% naszej uwagi nie poszło od razu na myśli, na. na... Odnoszenie się w czasie i przestrzeni. Dlatego możemy powiedzieć wewnętrznie, bo to jest bardzo subtelne, ale takie wewnętrzne rozpoznanie i powiedzenie sobie, że kurde, w ogóle stamtąd nie wychodziłem. Nadal tam jestem. A kto to mówi? Ja czasem mówię w ten sposób, że to są tak jakby dwie prędkości. Jedna jest ta nasza podstawowa podstawa. Ten nasz stan naturalny. Ja bardzo lubię ostatnio używać metafory, że to jest ten pokój. Bo patrzcie dookoła, kto jeszcze tej, o tej metaforze nie słyszał. To jest ten pokój. To my tam się, jesteśmy w tym pokoju, więc myśmy tam zostali. W ogóle w sensie myśmy tam zawsze byli, ale myśmy też tam zostali. I jednocześnie, co się dzieje. Oprócz tego, że jest ten pokój, i te ciała znajdują się w tym pokoju, bez oddzielenia się od tego pokoju, no to dzieje się naturalny ruch ciał w przestworze. Naturalnie mój organizm w tej chwili wypowiada się. Naturalnie używa języka, używa słów. Identycznie, każdy z tych organizmów naturalnie jest idealnie na miejscu. W tym pokoju? Czy, czy nasz organizm bez tego pokoju w ogóle mógłby istnieć? Jak? No nie. Więc czy nasze problemy mogłyby istnieć bez tego, co jest? Jakby, co jest, co jest przed, co jest przed. I jest tu, w tej chwili. Nie do końca rozumiem tą metaforę, że nie mogę istnieć poza tym pokojem. No bo dosłownie, jak stąd wyjdę, to dalej żyję. Z tego pomieszczenia to fizycznie. Tak, ja mam pokój. Pokojem nazywam przestrzeń. Przestrzeń, w której urodziłaś się ty. Urodziło się to ciało. Przestrzeń, w której w tej chwili dzieje się to ciało, dzieje się oddech, dzieje się ten moment. Przestrzeń. W której dzieją się myśli, których jesteś świadoma? Twoje myśli. Masz teraz jakąś myśl, na przykład? Pustka. No, no dobrze, to też powiedzmy, że to jest odpowiedź, to też jest jakaś myśl, prawda? Yy, to, że to mogło się wyłonić i minąć. Ja nazywam. Pokojem to, czyli tak na dobrą sprawę, ten pokój zabierasz ze sobą wszędzie, bo on jest cały czas i jest wszędzie. Bo gdziekolwiek nie jesteś, to jest jakaś przestrzeń dla Twojego chodzenia. Do myślenia, do, do wszystkich zjawisk, które Cię spotykają, do wszystkich stanów, w które, których miewasz, do czuwania, do snu, do głębokiego snu. To jest taka podstawa z którą, powiedz mi, czy jakoś intuicyjnie masz z tym kontakt? Nie potrafię teraz tego wyjaśnić słowami, ale tak. Czuję. Tak, no więc to jest coś tak oczywistego dla nas. My mówimy naprawdę, będziemy mówić o tej oczywistości. Tylko, że wiecie, my później umysłem chcemy to sobie później położyć na półki. Aha, czyli to jest świadomość, to jest tak, to jest tak. I tak. Ale to znowu jest ułożenie tego mentalne, słowne, ale odnosimy się do tego, co wiesz, nie wymaga wielkiego tłumaczenia. Więc to nazywam tak w cudzysłowie pokojem albo przestrzenią. Niektórzy nazywają to pustką, niektórzy nazywają to obecnością, obecność dla czegoś. No, słów może powstać tysiące. Jak jest mnóstwo różnych tradycji, y, wielu ludzi wpadało na różne słowa, używając y, języka. Ale te słowa to są dosłownie jak drogowskazy. Te słowa mają naprowadzić na tę oczywistość. I kontemplowanie tej oczywistości, czy jakby dostrajanie się bardziej do niej, bo my nawet nie kontemplujemy tego mentalnie, ale jakby dostrajanie się do tego i rozpoznawanie, że chwileczkę, zanim ja pomyślę, jestem. W trakcie, kiedy myślę, jestem. Kiedy myślenie minęło, jestem. I mnie zafascynowało w pewnym momencie to, i do tego Was też namawiam, żeby się zafascynować i zaciekawić właśnie tą podstawą. Co tu takiego jest? Bo my po prostu poruszamy się cały czas w przestrzeni tych zmian, mając nadzieję, że w którejś z tych form, w którymś z tych stanów, czy w którymś z tych doświadczeń, czy w jakimś momencie naszego życia nagle albo po pierwsze oświecimy się, albo po drugie będziemy szczęśliwi i będzie od jakiegoś tam danego momentu dobrze. No ale to jest po prostu porażka, bo się tego po prostu nie da zrobić. W świecie y, materialnym, w świecie nieustających zmian nie można osiągnąć permanentnego spokoju. Jest to po prostu niemożliwe. Nikomu się nie udało i nie uda. Albo nawet jeśli się komuś uda na jakiś czas, to będzie musiał bardzo silnie pracować nad tym, żeby ten spokój utrzymać. Będzie podtrzymywane to różnym, różnymi działaniami. Ja próbuję naprowadzić nas na spokój, na tą podstawę, która jest poza fenomenem, jest poza tymi zjawiskami. Więc my, tak na dobrą sprawę, mamy tylko odwrócić to, to spojrzenie. Nie tak bardzo, tak jak mówiłam w tej medytacji, na to, co się tutaj dzieje, do czego my mamy dojść i tak dalej, ale takie proste odwrócenie yy, spojrzenia. Właśnie, mój umysł bardzo by chciał zrozumieć, czym jest ta podstawa, czym jestem. Dobrze, więc my nie możemy tego zrozumieć. Tego się nie da zrozumieć. Tylko poczuć. Poczekajcie. Nie da się tego zrozumieć. Bo zrozumienie jest martwe. I jak jest tyle milionów, miliardów ludzi na świecie, to każdy będzie miał inne zrozumienie, co więcej, następnego dnia będzie miał jeszcze inne. Jak wiele mieliście wglądów i percepcji w swoim życiu? No pewnie tysiące, jeśli nie miliony, różnego rodzaju faz mieliście już. I czy któreś z tych, z tych stwierdzeń, wglądów utrzymało się na zawsze? Nie, no one się po prostu cały czas zmieniają. Więc i takie, taka, takie jest też zadanie naszego umysłu, że on się po prostu, on działa. I, I to jest nasz zmysł i niech on działa sobie. Natomiast my mamy wszyscy w sobie głębokie pragnienie spokoju, głębokie pragnienie wolności, głębokie pragnienie szczęścia. Takiego poczucia o Boże, wreszcie jestem na miejscu, wszystko jest w porządku. Nie wierzę, że, że tego nie mamy. Każdy z nas to ma i, i każdy z nas do tego dąży na różne sposoby. Czy, czy przez próbę zrobienia powiedzmy kariery, czy, czy znalezienia się w jakichś okolicznościach w życiu, czy dowiedzenia się czegoś, nauczenia się czegoś. Wszyscy tego szukamy. Wszyscy szukamy jakiegoś rodzaju poczucia spełnienia, poczucia pełni na różne sposoby. Według mnie, jeśli, um, jeśli całe nasze zaangażowanie poświęcimy na próbę odnalezienia tego w świecie zewnętrznym, w świecie materialnym, w świecie zmian, to jesteśmy skazani na porażkę. Po prostu. Jesteśmy skazani na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało czeka śmierć. Każde ciało czeka śmierć. Więc my to intuicyjnie w środku czujemy i boimy się czegoś takiego. Boimy się zmiany, boimy się śmierci. Boimy się życia też. Natomiast gdybyśmy spróbowali właśnie popatrzeć w drugą stronę, na tę przestrzeń, czy z tej przestrzeni spokoju, i wczuć się w to, i odprężać się do tego. Jestem ciekawa, jakie będzie wasze później w ogóle poszukiwanie, czy w ogóle będzie, czy będziecie jeszcze czegoś szukać, i czy będziecie mieli takie poczucie, kurde, jednak coś jest nie tak z tym życiem jeszcze. Ponieważ w, w moim doświadczeniu, w moim doświadczeniu to się wydarzyło w taki sposób, że kiedy przekierowałam spontanicznie tą uwagę. Na pokój, na świadomość, a nie tylko na to, co się dzieje. Kiedy zauważyłam, że wszyscy, wszystkie percepcje myślowe są przemijające i muszą być z reguły przemijające, i na nic mnie tam nowego nie będzie czekało, to przyszło do mnie poczucie pogodzenia, spokoju, jakiego nigdy wcześniej nie znałam. I nie jest to poczucie związane z tym, że ja, właśnie, słuchajcie, coś niesamowitego osiągnęłam, albo że że stałam się mądra, czy nie wiem, jakakolwiek, tylko przestałam szukać na zewnątrz siebie. Przestałam szukać szczęścia tam, gdzie wiem, że go nie będzie na stałe. Owszem, wiadomo, że doświadczam też niesamowitych przyjemności czy smutków, takich chwilowych również. Tak jak każdy. Ale w tym świecie materialnym, w tym świecie zmian, który jest skazany na śmierć, skazany jest na zmianę, nie szukam czegoś stałego. I to przyniosło ogromną ulgę. Ogromną ulgę przekierowania tego zainteresowania i zobaczenia, że chwilę jest taka przestrzeń we, we mnie, w tobie. Bo wiecie, ja to odnoszę od razu do was, bo macie tak samo w, w głębi siebie. Każdy z was ma tak samo rozpoznaje, że w głębi jest miejsce, gdzie nie trzeba szukać dziury w całym, bo wszystko jest OK I niezależnie od tego, co się dzieje na powierzchni. I zapraszam was wszystkich do tego miejsca. Zapraszam was do rozpoznawania tego miejsca w sobie. Bo każdy z nas nim jest. Każdy z nas je w sobie ma. I wiecie, no to, 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 to jest tak, że Wedle naszego życzenia, w jakimś stopniu, czy wedle naszego zainteresowania, będzie nam dane. Jeśli rzeczywiście um, poświęcicie czas i uwagę w jakimś stopniu może czas w cudzysłowie, oczywiście mówię ale poświęcicie uważność taką jak dzisiaj na tej medytacji nie tylko kontemplowaniu tego, co mija, ale przede wszystkim osadzenia się i bycia u tej podstawy to sami zobaczycie, jakie, jakie to ma konsekwencje i czy to przynosi ukojenie i spokój. Więc przez zainteresow wobec znajdywania tej podstawy, zainteresowanie tym, by coś łapać na siłę w tym świecie, zaczyna nas opuszczać. Co nie znaczy, że w ogóle nas wyłącza i nie chcemy nic robić w życiu. Ale ta kompulsyjność w tym temacie i taki głęboki lęk, który jest pod spodem większości naszych działań, zaczyna nas po prostu opuszczać. Także tym, o tym, o tym, o tym jest. Jest ten po, Jest ta przestrzeń, czy, czy już się skończyło tamto? No. <laughs> Super. I mówi się tutaj używa się słowa że, że nasza istota nie jest dualna. Nie jest podzielona. Nie jest. Nie zawiera się w tylko tym jednym organizmie. Nie jest, ten, ten jeden organizm tego nie określa. Mam do Was takie pytanie: czy kiedy zapytałam Was, czy, czy to czucie wewnętrzne, czy to czucie jest osobowe i czy ma jakiś kształt? Jaka jest wasza wewnętrzna odpowiedź? Nie ma. I to jest oczywiste, prawda? Czyli zamykam oczy, na chwilę wyłączam umysł, w sensie, on może sobie gra, ale ja przynajmniej za nim nie biegnę. Zamykam oczy i po prostu poddaję się. Odczuwaniu tego momentu? I za, mogę sobie zadać pytanie, czy to czucie jest osobowe? Sz, szczerze, nawet to pytanie jest bez sensu, bo to czu, czucie jest po prostu. Po prostu jest, a my otwieramy oczy, mamy zmysły i natychmiast mówimy sobie, gdzie ja to czułem tutaj, czy tutaj, gdzie to było, jak to było. I próbujemy to oddzielać. Ale jak, my to, jak to się dzieje? To się dzieje automatycznie i to się dzieje dlatego, że nasz umysł funkcjonuje automatycznie i natychmiast zaczyna opisywać sobie rzeczywistość. I my, mimowolnie, na tym opisie rzeczywistości natychmiast zaczynamy polegać, bezrefleksyjnie zupełnie. Bezrefleksyjnie zaczynamy polegać na tym, bezrefleksyjnie zaczynamy myśleć: Ja jestem tutaj, jesteś tam. Ja jestem tym, ty jesteś tamtym. Natomiast jeśli ja nawet patrzę do przodu, a nie polegam na umyśle, w którym mam stwierdzić, ile tu jest mężczyzn, ile tu jest kobiet, kto jest w jakim wieku, etc., etc., to ja po prostu widzę jedno. I też możecie w ten sposób spojrzeć, że tego typu percepcja, tego typu bycie, tego typu widzenie jest zasadniczo podstawowe. Później nakłada nam się nasza prywatna percepcja, która tak naprawdę jest tylko zjawiskiem chwilowym. Nie ma czegoś takiego stałego jak percepcja naszego mózgu, jedyna. To, co powiedziałam, właśnie minęło. Więc jeśli ja przestaję polegać na tym, co bywa, przestaję polegać na tych chwilowych myślach, mogę rozpoznać tę jedność, która jest pod spodem.